Witam serdecznie. Bohaterką dzisiejszego filmu będzie obrabiarka Dym 8, w której będę wymieniał noże. Co nam będzie potrzebne? No na pewno instrukcja obsługi, ponieważ będę to robił pierwszy raz, odkąd mam tą obrabiarkę. No i wzorniki, takie szablony do ustawiania noży, które były dołączone do tej frezarki. Obrabiarki, przepraszam. No i kluczyk 10 i troszeczkę cierpliwości. Także zapraszam na film. Zaczynamy od ściągnięcia przykładnicy, tak abyśmy mieli dojście do śrub trzymających noże. Teraz kluczyk 10 i odkręcamy listwę dociskającą nóż. Po wyjęciu listwy warto wyczyścić sobie całe to gniazdo noża wraz z listwą, z całego zgromadzonego tam brudu, żywicy, wiórków, tak aby potem po montażu ładnie to wszystko dolegało do noża. Ja tutaj używam oleju napędowego. Po czyszczeniu ropu pamiętaj tylko, żeby odtłuścić elementy, tak aby nóż nie miał możliwości wysunięcia się, ponieważ ropa jest tłusta. Tak wygląda wyczyszczone gniazdo. Szczególną uwagę zwróć na te sprężynki, aby ich nie zgubić, ponieważ to one pchają nóż do góry i dzięki nim możemy ustawić właśnie nóż w odpowiedniej pozycji. Tutaj mamy te dwa wycięcia w listwie, w które wchodzą te sprężynki. Teraz instalujemy listwę, tak aby była na równo z wałkiem. Pomiędzy wałek a listwę wkładamy nóż z zaciosem w stronę blatu odbiorczego. O tak właśnie działają sprężynki pozycjonujące nóż. W instrukcji znajduje się ilustracja, która informuje nas, jak używać tego szablonu do ustawiania noży. Ja tutaj miałem niewielki problem, ponieważ miałem krzywe blaty, ale o tym temacie to już w innym filmie. Link do tego filmu jest w opisie pod tym filmem, także serdecznie zapraszam. Dobra, przejdźmy do samego ustawiania noży. Tak wygląda szablon. Troszeczkę tutaj jest nieostro, ale wiadomo, o co chodzi. Na poprzednim rysunku było to ładnie wyrysowane. Pamiętajmy, że blat podawczy musi być ustawiony w najwyższej pozycji, tak aby zrównał się z blatem odbiorczym. No i dokręcamy powoli teraz śrubki. Delikatnie, abyśmy mieli możliwość regulacji noża na całej jego długości jeszcze w tym momencie. Śruby dokręcamy w trzech etapach. Lekko, średnio i już na maksa dociskając, zachowując przy tym kolejność od środkowych do krańcowych. Pozwoliłem sobie całą tą procedurę przyspieszyć, ponieważ jest to dosyć nudne i pracochłonne. Pamiętajmy, że noże w strugarce są dwa, to oznacza dwa razy więcej roboty. No i rzeczą jasną jest to, że powinniśmy wymieniać je parami, tak? Noże mam już zamontowane. W instrukcji jest opisane to tak, żeby je dokręcić na trzy etapy. Lekko, średnio i już je docisnąć. A potem włączyć strugarkę, żeby sobie chwilę pochodziła. Trochę się tego boję, dlatego się schowam gdzieś tutaj za szafką. No i po tym jak strugarka pochodzi sobie tę chwilkę, sprawdzamy noże jeszcze raz. Thank you.
zgoda na to, że wszystko jest w porządku. Jeszcze tylko sprawdzę. Może... Wszystko jest w porządku. Dobrze. Udało się, wymieniłem noże. Wszystko jest ok. Pamiętajcie tylko, że mimo tego, iż wymiana noży w strugarce czy tam grubościówce nie jest jakoś bardzo skomplikowana, jest to bardzo odpowiedzialna czynność i należy przestrzegać instrukcji obsługi, no tak po prostu, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że komuś się to przyda. Zapraszam do subskrypcji, kliknięcia dzwoneczka, polubienia tego filmu. Dziękuję.